Proszę Państwa, druk numer 508 referuje ponownie pan Paweł Kaczyński. W sprawie zmiany na stanowisku zastępcy przewodniczącego Komisji Kultury, Informacji i Kontaktów z mieszkańcami rezydencji 7. Paragraf 1. Odwołuje się radnego Paweł Kaczyńskiego z funkcji zastępcy przewodniczącego Komisji Kultury, Informacji i Kontaktów z mieszkańcami rezydencji 7 Zwierzyniec. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy jakieś pytania, uwagi? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Druk numer 509 referuje Łukasz Filipiak. Projekt uchwały w sprawie notarza oznakowania wioska Kędzielnicy. Paragraf 1. Wnosi się do Zarządu Infrastruktury Komunalnej Transportu w Krakowie o wprowadzenie notarza oznakowania drogowego. Zadania mogą być finansowane w ramach środków nazwanych zadanie priorytetowe Rady Dzielnicy 7 w ramach zadania montaż oznakowania w wskazań dzielnicy uchwalonego uchwały, zajmującego uchwały i przyjęcia. Punkt 1. Wprowadzenie zakazu zatrzymywania się wraz z montażem oznakowania na ulicy Prusa od ulicy Pałata do ulicy Posza po stronie nieparzystej. Punkt 2. Wprowadzenie zakazu zatrzymywania się pojazdu powyżej 2,5 tony oraz zakazu wjazdu dla pojazdu powyżej 2,5 tony wraz z montażem oznakowania numer 36 oraz znak B2 oraz odpowiednią tabliczką obostrzenia dotyczą pojazdów w masie powyżej 2,5 tony na parkingu przy ulicy Posza. Punkt 3. Instalacja znaku informacyjnego o nazwie rzeki na moście. Tutaj powiem oczywiście w ciągu, to jest w ciągu ulicy Kościuszki. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tutaj od razu chciałbym ułożyć poprawkę. Zgodnie tutaj z, tak mówiłem, że jeżeli jakieś propozycje jeszcze wpłyną, to możemy dodać się poprawkami do tej uchwały. I poprawka brzmi tak. Dopisuje się punkt 4 o treści. Montaż znaku drogowskazu na rondzie w Chełmie kierującego do portu lotniczego w Balicach. Oraz w punkcie 3 dopisuje się zdanie. Oraz zniesienie znaku zakazu zatrzymywania się za wyżej wymienionym mostem. Na wyżej wymienionym mostem. Za wyżej wymienionym mostem. W nawiasie w kierunku węgli prawa leży na sobie. Dobrze, czy ktoś z Państwa jakieś uwagi ma? Tu jest jeszcze jedna poprawka autorstwa. Tu jeszcze jest poprawka autorstwa pana Kuby Markowskiego, proszę. Więc ja proszę o, wnioskuję o zmianę oznakowania na ulicy Rybnej. Trzeba odczytać poprawkę. Dobrze. Wnioskuję o zmianę oznakowania na ulicy Rybnej ze znaku B18,5 tony na B18,3,5 tony. Prośba jest podyktowana tym, iż obecni mieszkańcy ulicy Rybnej posiadają samochody. Nie, przepraszam. Co wpiszemy do uchwały? Poprawka ma zawrzeć, co wpisujemy do uchwały. A nie, musieli pisać, czy jest prośba o odbywana poprawce. To zmiana oznakowania. Dopisuje się punkt zmiana oznakowania B18,5 tony na 3,5 tony. I to jest. To jest, tak? I druga, drugi jest punkt 6, żeby był w kierunku obserwatora skrzyżowanie księcia Józefa Orła 62. Zamontowanie tam znaku ostrzegającego przed wypadkami. Bo są słupki, ale jest bardzo dużo tam wypadków, kolizji. Znaczy ja bym bardzo prosił o przelewanie. Myślę, że wiemy o co chodzi merytorycznie i bardzo będę prosił, żeby ona była konkretnie punkt 5, że dopisuje się punkt 5, treść tego punktu i punkt 6, treść tego punktu. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi? Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania najpierw poprawki, rozumiem, autorstwa Łukasza Filipiaka czy komisji? Mojej. Tak, Łukasza Filipiaka. To są też dopisanie kolejnych, prawda, znaków. Znaczy, tak, w punkcie 3, który mówi o moście, czyli zniesienie znaku zakazu, czy odpowiadaliśmy na komisję, przepraszam, po prostu z przeoczenia nie dopisałem tego, co powinno być. Rozmowa na komisji. Czy ta poprawka jest zrozumiała dla Państwa? Natomiast chodzi o zamontowanie także drogowskazu kierującego na lotnisko w Balicach, bo takiego oznakowania nie ma w naszej dzielnicy, a to jest jedyne z większych skrzyżowań, które może być mylące, gdzie jechać na lotnisko. Dobrze, kto z Państwa jest za poprawką autorską? Proszę, jaka? Uważana nie będziesz miała co robić. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, poprawka przeszła. Druga poprawka jest autorstwa Jakuba Markowskiego. Dotyczy
zmiany znaku na łodzi orlej z 3,5 tony na 3,5 tony, czyli krótkie rybne. To jest zakaz gwiazdy, tak? Większe psy można było robić. Nie, i drugi znak to jest ustawienie znaku orszego w celu wypadka przy ulicy Sieci Józefa, skrzyżowanie z Ordo. Skrzyżowanie z Ordo. I ten komendant zaczytamy, wydarzyło się dużo wypadków, bo oznakowanie znaków jest tak dużo, że pytanie, czy stawienie znaków, uwaga, wypadki ma jakiś większy sens. Masz jakiś inny pomysł? Nie, proszę Państwa. Nie ma sensu zadać pytanie na pytanie. Pytanie, które wam brzmi, czy jest taka potrzeba tam? Jest. A z tego wymiaru? Ostatni, przez tydzień, w tamtym tygodniu był wypadek właśnie czołówka na wysokości skrzyżowania księcia Józefa z Zorną. Tak, dobrze. Proszę, dobrze. Czyli zrozumiałaś ta poprawka autorstwa Jakuba Markowskiego? Kto z Państwa jest za przyjęciem poprawki autorstwa Radnego Markowskiego? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Poprawka jest za przyjęta i głosujemy całą uchwałę wraz z dwiema przyjętymi poprawkami. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały wraz z poprawkami? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta.